mnie medal w Berlinie był wyjątkowy z tego względu, że był pierwszym, który zdobyłam na otwartym stadionie w kategorii seniora, więc był dla mnie wyjątkowy faktycznie, ale z drugiej strony ten medal w Monachium ma dla mnie takie znaczenie nie tylko pod względem sportowym, ale też ma dla mnie takie znaczenie takie wewnętrzne, że tak powiem, bo faktycznie te wszystkie przeżycia, jakie ja miałam w ostatnich latach, to spowodowało, że mimo, że wielu ludzi obstawiało mnie na wyższym miejscu, to ten medal jest dla mnie naprawdę wyjątkowy i nabrał znaczenia, bo ta cała droga dojścia do tego medalu, ten powrót do sportu, to wszystko, to dało takiej właśnie magii temu medalowi i myślę, że zrobiłam w 100% wszystko, co mogłam i rywalizowałam w tym dniu na miarę swoich właśnie możliwości. Bieg swój tylko i wyłącznie oglądałam 2 bądź 3 razy po swoim starcie, bo chciałam zobaczyć, jak to wyglądało z takiej mojej perspektywy taktycznej. Chciałam jeszcze przeanalizować właśnie na gorąco, czy nie popełniłam błędu, bo też się czułam w bardzo dobrej formie przed tym startem. Wszystkie, że tak powiem, właśnie treningi wskazywały na to, że jestem naprawdę w bardzo dobrej formie, nawet w lepszej, w której się pokazałam właśnie na Mistrzostwach Świata w Eugene. Więc tak na gorąco przeanalizowałam sobie ten start i patrząc na moje samopoczucie, patrząc na perypetie zdrowotne, jakie miałam przed właśnie startem w Monachium, to myślę, że to było na... myślę, że ten start był na maksymalnych właśnie obrotach i myślę, że to, co miałam tam zrobić, to, że tak powiem, zostało zrobione. Więc tak jak to mówi zawsze mój trener, właśnie medalistów się nie rozlicza. Taktyka taka była, żeby faktycznie pójść za laurą, tylko zabrakło, że tak powiem, właśnie mocy w tym dniu. To jest właśnie największy powód tego, że ja faktycznie tej taktyki w 100% nie zrealizowałam. Z tego względu, że no wiadomo, 2 imprezy w ciągu miesiąca to jest bardzo duże obciążenie właśnie dla organizmu. Ja też nie byłam... na takim, myślę, że etapie treningowym nie było tyle miesięcy, żeby przygotować się, że tak powiem, do takiego startu. Tą formę przygotowywałam na Mistrzostwa Świata. To wszystko, co pokazało się z dobrej strony, takiej, w jakiej się pokazałam właśnie w Monachium, to jest efekt uboczny tego, w jakiej byłam w formie właśnie w Eugene. Z tego względu, że Światowy Czempionat to była najważniejsza impreza w tym sezonie. Tam chciałam się zaprezentować z najlepszej swojej strony, więc ja 5. miejsce na Mistrzostwach Świata też, no tak naprawdę gdyby ktoś mi to powiedział, że będę na świecie 5. i w Europie 3., to wzięłabym to na pewno w ciemno, więc ja na pewno nie rozpamiętuję już tego, co było wcześniej, tylko się skupiam na tym, co dalej, bo przecież tyle jeszcze lat właśnie przede mną w lekkiej atletyce, więc to, co najlepsze przede mną. No, z Adamsłek faktycznie zaprzyjaźniłyśmy się na obozie w Stanach Zjednoczonych. To było w miejscowości Seattle i tam faktycznie gdzieś tam trafiłyśmy ze sobą do pokoju, no tak naprawdę przypadkowo, bo ja miałam być zupełnie z inną dziewczyną i faktycznie gdzieś ten właśnie przypadek zrodził, że tak powiem, właśnie przyjaźń. Ja do hotelu wróciłam, myślę, że koło północy. Spotkałam się jeszcze z moim właśnie psychologiem, profesorem Janem Blecharzem na kolacji jeszcze wtedy. Jedliśmy ostatki tak zwane właśnie na stołówce, z tego względu, że właśnie, no tak naprawdę jak się przyjeżdża o tej porze, to już zostają takie ostatki, ale faktycznie no porozmawialiśmy sobie jeszcze o tym starcie, o minionym sezonie, bo po Mistrzostwach Europy właśnie zakończyłam swój sezon, więc faktycznie takie fajne, myślę, że podsumowanie tego roku, no i takie właśnie przemyślenia wewnętrzne gdzieś tam sobie porozmawialiśmy wtedy, więc do pokoju tak naprawdę trafiłam chyba koło 1 w nocy i Ada czekała na mnie faktycznie, bo już była po swoim starcie, więc no tak naprawdę nie musiała się oszczędzać gdzieś tam, bo też właśnie skończyła wtedy sezon. No fajne takie chwile właśnie dzielić pokój z osobą, która też właśnie zdobyła medal na Mistrzostwach Europy. My bardzo mocno sobie dopingowałyśmy właśnie podczas tego startu. Ja jej też starałam się doradzić jak mogłam, dobrze z mojej perspektywy, z perspektywy takiej, że tak powiem, osoby, która jest właśnie z boku, która obserwuje jej starty. Też właśnie rozmawiałyśmy na temat jej startu na 800 metrów, także fajna relacja.
relacja się bardzo między nami, myślę, że wytworzyła. No i to zdjęcie faktycznie, które trafiło do internetu, było absolutnie gdzieś tam właśnie spontaniczne, z tego względu, że rozmawiałyśmy z Adam, zrobiłyśmy sobie razem zdjęcie naszych właśnie medali. No i ja poszłam do łazienki, wracam właśnie z łazienki i patrzę, że Ada właśnie zasnęła z tymi medalami, więc no to były takie chwile, wiadomo, dla mnie wzruszenia, dla niej, więc to był taki spontan tak zwany, no i faktycznie stwierdziłam, że mówię, o, dodam to zdjęcie, bo tak jak właśnie mnie poruszyło w pokoju, właśnie łezka zakręciła mi się w oku, to pomyślałam sobie, że ludziom też właśnie bardzo się spodoba. Wszystkie imprezy, jakie są właśnie rozgrywane w Niemczech, są właśnie zawsze na najwyższym światowym poziomie. Niemcy mają faktycznie taki kunszt, że tak powiem, żeby to było wszystko dobrze poukładane, choć też zdarzały się wpadki w postaci tego, że na przykład nasza sztafeta damska musiała dojeżdżać taksówkami na swoje biegi. Też takie wpadki się zdarzają, tylko patrząc na całokształt, to naprawdę impreza była bardzo, bardzo dobra. Więc ja jestem tego typu osobą, że nie szukam gdzieś tam właśnie takich mankamentów w imprezach, tylko zawsze we wszystkich zawodach, w których właśnie startuję, staram się szukać dobrych właśnie stron. Na Mistrzostwach Świata mi się startowało bardzo dobrze. Cały Highworth Field, cała ta otoczka tego miasteczka właśnie akademickiego, to powodowało i to nadało takiej też właśnie magii tym zawodom. Ja tam startowałam właśnie w 2014 roku na Mistrzostwach Świata Juniorów. I jest taka fajna historia, bo faktycznie z naszym dyrektorem sportowym, wybierając się do Seattle na obóz, właśnie rozmawialiśmy sobie na lotnisku w Warszawie i pan dyrektor właśnie do mnie mówi: Sofia, byłoby super, gdybyś powtórzyła swoje osiągnięcie, jakie właśnie miałaś w 2014 roku, weszłam wtedy do finału i byłam piąta na Mistrzostwach Świata Juniorów. No i mówię do pana dyrektora, no tak, faktycznie, ale wiadomo, to jest takie odległe na razie dla mnie miejsce, bo dla mnie, no na razie sukcesem jest to, że w ogóle jadę na Mistrzostwa Świata. No i później faktycznie po tym starcie przypomniałam sobie tą właśnie rozmowę i taki fajny dla mnie moment, bo wracając po tylu latach, ja faktycznie znowu wracam do światowej czołówki, to już nie w kategorii właśnie juniora, ale tak naprawdę seniora. Ja jestem nauczona tego w sporcie, żeby się skupiać na sobie, na swoich wynikach, na swoim tak zwanym performansie, tak zwanym, tak? Więc powiem tak, wiadomo, że chciałabym być na poziomie, jaki prezentuje Laura, wiadomo, że chciałabym tak szybko biegać, tylko faktycznie przez ostatnie moje perypetie w ostatnich latach, przez to, co się działo w mojej karierze, że tak powiem, ten mój talent do lekkiej atletyki i to, co chciałam właśnie wypracować, niestety nigdy to nie dochodziło do takiego skutku, jaki ja chciałabym mieć. No nie ukrywajmy, wiadomo, że fajnie by było w następnych latach właśnie rywalizować z nią jak właśnie równa z równą. Dobrze by było zacząć ją tak naprawdę pokonywać. Z tego względu, że jak ja planuję właśnie medale na Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich, no to pierwszą drogą do tego jest to, żeby być właśnie najlepszą w Europie. To spowoduje, że będę mogła właśnie realnie myśleć o medalach na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy. No i do tego dążę. Tylko zastanawiając się nad moimi rywalami, ja tak naprawdę mogę wytrącać się z tego, na czym się powinnam najbardziej skupić, czyli na tym, żeby siebie poprawiać właśnie każdego dnia. Więc no, staram się nie patrzeć na rywali i z roku na rok wychodzi mi to coraz lepiej. Staram się skupiać na swoich wynikach i się poprawiać, bo będąc właśnie zawodniczką, która jest numer 5 na świecie, mam wrażenie realne szanse, żeby myśleć tak naprawdę o tym w najbliższych latach, żeby zdobywać medale na najważniejszych imprezach na świecie. Po wielu, myślę, że zapowiedziach, że rekord Polski pobije, na pewno będę zmieniała gdzieś tam swoją taktykę w najbliższych latach, bo wszystko zawsze, co najlepsze, przychodziło mi w momencie, kiedy ja tego nie planowałam. Więc tak sobie myślę, że planowanie ciągle jakby pobicia rekordu Polski, choć wiadomo, że mnie na niego stać, choć wiadomo, że sportowo jestem na niego przygotowana, bo w 2020 roku się do niego bardzo mocno zbliżyłam, w tym tak naprawdę roku też byłam sportowo na niego przygotowana, tylko wielokrotnie było zawsze coś nie tak, bo były biegi taktyczne, bo
były biegi po chorobie, więc w najbliższych latach na pewno będę się skupiała tylko i wyłącznie na poprawianiu siebie, a rekord Polski to może być taki uboczny, że tak powiem, taki moment, w którym ja go w końcu pobiję, bo nie ma się co skupiać ciągle na pobiciu rekordu Polski, skoro wiadomo, że mnie na niego stać, to w końcu to przyjdzie. Na pewno Paryż to jest taki mój cel i taki numer jeden, jeżeli chodzi o planowanie moje długoterminowe. Tylko faktycznie, żeby spełnić wielki cel, jakim jest właśnie zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, to trzeba jeszcze po drodze spełnić te mniejsze bądź większe cele, jakimi są właśnie rywalizacja czy na Mistrzostwach Świata, czy na Mistrzostwach Europy. Więc dla mnie najważniejsze są takie cele, które mam na wyciągnięcie ręki, tak zwane, więc teraz właśnie skupiam się na startowaniu na hali. To będzie taki mój pierwszy test właśnie przed wielkim dla mnie, no i bardzo ważnym sezonem, jaki będzie sezon 2023, czyli Mistrzostwa Świata. Tam nie ukrywajmy, no na pewno chciałabym swoje wyniki poprawić, na pewno chciałabym jeszcze zareprezentować się z lepszej strony, no i do tego będę dążyła. Z racji studiowania na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na tym stadionie jestem bardzo często, z tego względu, że najbliżej mi tutaj faktycznie między zajęciami na uczelni, właśnie tutaj sobie przyjść i potrenować. Stadion jest faktycznie bardzo zabytkowy. Wysyłałam jakiś czas temu swojemu trenerowi właśnie zdjęcia z tego stadionu, to mówił mi, że chyba w 90 którymś na tym stadionie startował. Także stadion jest taki bardzo historyczny faktycznie i wielu lekkoatletów go pamięta właśnie ze startowania na zawodach. Ja byłam zawsze wychowywana przez moją mamę w ten sposób, że trzeba być no zawsze bardzo uczciwym, więc powiem tak, no ja nie oszukuję, nie przypominam sobie, żebym jakoś tak w swoim życiu bardzo, bardzo przeginała w tą stronę. Wiadomo, no będąc jakby na uczelni, na zajęciach, no to czasami mi się zdarza zapytać właśnie znajomych gdzieś tam, jaka jest odpowiedź na dane pytanie, to tak, ale to jest takie małe, takie mam wrażenie, że oszustwo. Na zawodach nigdy nie oszukiwałam, bo lekkoatletyka jest tak właśnie wymiernym sportem, tak bardzo sprawiedliwym, dlatego tak bardzo mi się podoba, bo ten, kto jest właśnie danego dnia lepszy, szybszy, dalej właśnie rzuci czy pchnie, to jest właśnie danego dnia lepszy i to jest właśnie magiczne w lekkoatletyce. Jeżeli chodzi o mojego trenera i naszą właśnie współpracę, która już trwa 12 lat ponad, w styczniu minie nam właśnie 13 lat. Także faktycznie mój trener ma do mnie takie podejście, że takie mam wrażenie, że czasami mnie wypuszcza w tą stronę, żebym właśnie chyba uwierzyła bardziej niż jest to możliwe danego dnia w jakiś taki cel, czy w dane jego założenie, które ma na dany rok. No i faktycznie też tak się stało w 2010 chyba roku, tak, bo wtedy właśnie zaczynałam swoją właśnie przygodę z lekkoatletyką. Wtedy nie ukrywajmy, jako dzieciak, który do lekkoatletyki trafił, nie chciało mi się tak ciężko trenować, jak było to założone. Wiadomo, że będąc w takim wieku typowo młodzieżowym, bardziej było mi w głowie wychodzenie ze znajomymi, spędzenie wolnego czasu w ten sposób, niż właśnie wychodzenie codziennie na bardzo ciężkie treningi. Więc mój trener faktycznie mnie podpuszczał też w tą stronę. Ja zawsze też miałam takie założenie na początku kariery, że chciałam rywalizować w dystansach właśnie sprinterskich. No do tego się absolutnie nigdy nie nadawałam. Te predyspozycje do biegów średnich mam takie nieodparte faktycznie i no tej szybkości takiej naturalnej nigdy nie miałam na tyle, żeby rywalizować właśnie w biegach typowo sprinterskich. Ja zawsze marzyłam, żeby biegać na 400 metrów. Teraz ten dystans jest taki bardzo modny, że tak powiem, w Polsce. Ten dystans jest taki bardzo lubiany i uprawiany bardzo mocno właśnie w Polsce, więc no fajnie by było mieć tak naprawdę jednym z aniołków właśnie Matusińskiego, no ale skoro nie jestem, to jestem
tylko i aż właśnie Sofia Jenaui. Tak naprawdę spędzając większość swojego wolnego czasu właśnie na treningach, też właśnie chcąc czy nie chcąc, bardzo dużo tego czasu spędzałam właśnie z moim trenerem, którego prywatnie bardzo lubię. Tylko nieraz są takie właśnie momenty. Ja też byłam w takim okresie, myślę, że takiego dorastania, takiego właśnie przeobrażania się z dziewczynki z wielkimi marzeniami w taką pełnoprawną kobietę i miałam gdzieś tam takie swoje wątpliwości ku temu, że może faktycznie ten sport taki na 100% to nie jest może to, co chcę w pełni robić. Też byłam sportem zawodowym delikatnie zmęczona, bo poświęciłam mu tak naprawdę wiele lat swojego życia, poświęciłam mu wiele takich właśnie momentów, w których nie mogłam się skupiać na swoim życiu, tylko i wyłącznie właśnie się skupiałam na tym, żeby być bardzo dobrym sportowcem i mam wrażenie, że w moim życiu przyszedł taki moment, że chciałam zobaczyć, jak wygląda takie normalne życie zwykłego człowieka. Też właśnie w tymże roku tutaj właśnie zapisałam się na studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i tak też to moje życie poszło troszeczkę w kierunku właśnie nauki i powiem szczerze z perspektywy czasu, że absolutnie nie żałuję tej decyzji. Ta decyzja dała mi możliwość takiego delikatnego dystansu, dała mi możliwość właśnie przemyślenia i powrotu właśnie do tego, że ja tą lekkoatletykę naprawdę kocham i faktycznie to, że jestem sportowcem, daje mi power każdego dnia, daje mi motywację do realizacji coraz to nowszych właśnie sukcesów i takie myślę, że kilka miesięcy rozbratu z trenerem i tylko i wyłącznie treningu, że tak powiem, na odległość pozwoliło mi się zdystansować i pozwoliło mi znowu wrócić, bo faktycznie ja w tym właśnie moim drugim domu, czyli miejscowości Barlinek, tam gdzie mieszkam na co dzień, bo tutaj we Wrocławiu jestem tylko i wyłącznie w ostatnich latach, w momencie, kiedy mam właśnie przerwę między sezonami. Bardzo lubię to miasto, bardzo mi się tu podoba. Mam nadzieję, że będę mogła tutaj na stałe mieszkać po zakończeniu kariery. Niemniej właśnie jednak zobaczyłam, że treningi na co dzień z moim trenerem to jest coś, co powoduje, że ja się wzbijam jakby na wyżyny swoich możliwości. I do tego Berlinka znowu wróciłam właśnie jakiś czas temu, jakiś czas dłuższy temu, że tak powiem. Na co dzień właśnie z moim trenerem tam trenuję, a jak jest tylko moment i taka szansa, to do tego mojego Wrocławia przyjeżdżam i tu wypoczywam sobie mentalnie. Studenckiego życia nigdy nie poznałam z tego względu, że mimo wszystko, mimo tutaj właśnie mieszkając we Wrocławiu, nie ukrywajmy, między zajęciami na uczelni większość swojego czasu spędzałam na treningu. Można by policzyć na palcach jednej ręki wyjścia, że tak powiem, na tak zwane miasto, także ja nie jestem też tego typu osobą, która bardzo lubi imprezować. Ja raczej jestem osobą taką bardzo często w czasie wolnym, taką właśnie introwertyczną. Ja lubię spędzać właśnie czas w moim domu w samotności, że tak powiem, ale jestem też właśnie osobą towarzyską, więc jak mam taki moment, że faktycznie się chcę rozluźnić, to na pewno wiem, do kogo zadzwonić. Bardzo lubię nie tylko trenować na ścieżkach właśnie tu nad rzeką, ale też właśnie spacerować. Ja mieszkam też właśnie w takim rejonie Wrocławia, który jest bardzo spokojny, który jest bardzo zielony, tak jak właśnie tutaj. I tam sobie wypoczywam, więc bardzo lubię spędzać czas właśnie na swoim tarasie w domu. Bardzo lubię też spacerować w okolicach właśnie rynku. Jak mam tylko czas, to wybieram się na koncerty do Narodowego Forum Muzyki, więc to są takie moje właśnie momenty, kiedy mogę sobie wypocząć. Na rynku we Wrocławiu też jest takie bardzo fajne miejsce, gdzie są takie bardzo luźne
różne jazzowe koncerty, także to jest też takie moje miejsce, gdzie czasami właśnie bywam. No i tak właściwie to wiadomo, że tego czasu wolnego, bo my tu opowiadamy, ile ja tego czasu wolnego nie mam, ale tego czasu wolnego jest tak mało, że jak go mam, to też właśnie lubię zaszyć się w domu z książką czy dobrą kawą, no i tak naprawdę zamknąć sobie właśnie laptopa, jakieś takie swoje obowiązki, no i cieszyć się chwilą. Jako kobieta to zależy, jaki mam humor, że tak powiem. Oczywiście ja się z tego śmieję, ale absolutnie zależy to od momentu, w jakim jestem właśnie w życiu. Nieraz jest tak i tak właśnie obserwuję siebie z takiego dystansu, że tak powiem, bo też fajnie jest obserwować właśnie siebie z perspektywy czasu, gdzieś tam właśnie z boku i analizować coś, co się robiło dobrze, a coś, co można właśnie poprawić. Więc ja patrzę na siebie w ten sposób, że faktycznie jak byłam jeszcze dużo młodsza, to wiele rzeczy właśnie przeżywałam w środku, wiele rzeczy mnie dotykało. Teraz patrząc na to z biegiem czasu i z upływem lat, jak to mówią, jestem coraz bardziej wyważona, coraz więcej właśnie rzeczy tak naprawdę przyjmuję gdzieś tam neutralnie, spokojnie, choć nie ukrywajmy, no większość swoich sukcesów ja powinnam właśnie przyjmować w ten sposób, że wow, super, jakby to jest mega osiągnięcie. Z drugiej strony jestem taki sportowcem, który zawsze lubi się rozwijać, zawsze lubi coś zrobić lepiej. Zawsze mam takie wewnętrzne poczucie, że mogłam coś zrobić lepiej, mogło być, nie wiem, szybciej czy lepiej taktycznie. Więc też się staram właśnie cieszyć z takich najmniejszych rzeczy, bo to powoduje, że ten sport daje fan, a nie cię przytłacza. Nieraz właśnie mamy styczność z takimi sportowcami, właśnie jakim ogólnie ja jestem, którzy jakby ciągle chcą coś właśnie zrobić lepiej, a tak właściwie czasami jest tak, że właśnie dany wynik na zawodach, czy dane miejsce na zawodach, to jest maksymalnie to, co mogliśmy osiągnąć właśnie danego dnia, no i nie dało się lepiej, nawet jakby sobie człowiek zaplanował to właśnie w głowie, no i bardzo chciał to osiągnąć. Staram się być bardzo mocno na diecie bezglutenowej, z tego względu, że to jest taki najnowszy w sporcie trend od właśnie ostatnich lat. Też tego przykładem jest właśnie sławny tenisista Nowak Djokovic, tak, Djokovic, dokładnie. No i Robert Lewandowski, tak. Te wszystkie ciasteczka bezglutenowe i tak dalej, to stało się bardzo mocne w mediach i takie bardzo głośne, tylko to nie jest właśnie z tego względu, że to jest takie bardzo modne, żeby być właśnie na diecie bezglutenowej, tylko faktycznie są badania w tym kierunku, że właśnie produkty bardzo mocno przetworzone bardzo szkodzą sportowcom. Wiadomo, że ja patrząc na siebie jako na maszynę, która ma mi wyprodukować, że tak powiem, najlepsze wyniki sportowe, jakie jestem w stanie, że tak powiem, właśnie stworzyć na treningach, czy dietą, czy właśnie przykładaniem się do sportu, staram się śledzić takie nowinki, więc też na tą dietę staram się właśnie od ostatniego roku przejść właśnie w 100%. Nie ukrywam, że wybierając się w różne destynacje na świecie, niekoniecznie zawsze mi się to udaje, z tego względu, że dostępność niektórych właśnie produktów nie jest wszędzie możliwa. Jesteśmy też czasami w takich miejscach, które są bardzo takie no niedotknięte tą techniką tak zwaną, że tak powiem, bo no faktycznie, czy przebywając tak naprawdę w Kenii, czy w innych miejscach, które są jeszcze takie naturalne, to nie mam tam tak naprawdę dostępu do takiej diety, jaką chciałabym mieć, no ale staram się jak mogę i faktycznie widzę, że to na mnie dobrze wpływa i przede wszystkim to widzę po swoich właśnie wynikach sportowych. Nie przechodziłam na dietę wegetariańską, tylko przeszłam na nią w momencie, kiedy dostałam właśnie rok temu kontuzji. Przeszłam na nią w tym pierwszym etapie właśnie rehabilitacji. To były 2 bądź 3 miesiące. Nie ukrywajmy, że jakbym miała sama ją, że tak powiem, sobie stworzyć, to pewnie bym tak się nie katowała. Dlatego się posiłkowałam właśnie dietetycznym cateringiem, który dostarczał mi te posiłki. No i faktycznie, z mojej perspektywy patrząc na to faktycznie dieta taka dobrze zbilansowana wegetariańska potrafi być właśnie równie smaczna niż taka normalna, że tak powiem, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni.
podczas właśnie swojego roztrenowania bardzo mocno sobie luzuję, naprawdę bardzo mocno, z tego względu, że jestem w takim bardzo mocnym napięciu w czasie sezonu, bardzo się staram, żeby wszystko było zrobione idealnie, także jak tylko przychodzi czas właśnie mojego roztrenowania, to ja sobie swoje lejce bardzo mocno puszczam, więc taki moment na ciasteczko, moment właśnie na hamburgera, to jest coś, co ja bardzo lubię. Ja też właśnie wracając ze swojego startu na Mistrzostwach Europy w Monachium, właśnie przekraczając granicę w Polsce, od razu pojechałam, że tak powiem, do restauracji, która jest bardzo lubiana przez właśnie sportowców, że tak powiem, na roztrenowaniu. Tam właśnie się wybrałam, bo potrzebowałam takiego zwolnienia nawet właśnie dla głowy. No i potrzebowałam takiego momentu, że jestem właśnie teraz na wakacjach, na roztrenowaniu, nie muszę się pilnować jakby w kierunku tego, co jem tak naprawdę, czy wypijam właśnie odpowiednią ilość wody, czy nie, i to nie jest już wszystko takie idealne, także jak mam wakacje, to właśnie staram się wypoczywać właśnie przede wszystkim ogólnie mentalnie. Wszystkie moje wystąpienia wymagają ode mnie takiego dużego nakładu pracy i faktycznie się muszę na nich bardzo mocno skupić. Więc z jednej strony lubię swoje wakacje, z drugiej strony jak mam za dużo obowiązków właśnie medialnych, to bardzo chcę do tego treningu wrócić, bo jak właśnie trenuję, to mój dzień jest absolutnie bardzo podobny do siebie. Mój każdy dzień wygląda tak samo, tylko wyłącznie myślę, że niedziela to jest taki dzień, który jest właśnie dla mnie, w którym właśnie mogę sobie wypocząć. Tak to każdy dzień wygląda tak samo, więc dla mnie jako sportowca nawet bardziej czasami wypoczywam, jak właśnie trenuję, bo nie mam tak naprawdę rozpraszających właśnie wątków gdzieś tam z boku, tylko i wyłącznie jestem właśnie skupiona na tym, żeby dobrze się przygotować właśnie do danego startu. Za rok 2022 bym wystawiła sobie 6+, dlatego że nikt by się nie spodziewał, no i ja sama nie spodziewałam się, że po tylu perypetiach ja wrócę na wyższy poziom, na najwyższy poziom w ogóle w mojej historii, bo jeszcze na świecie nie byłam nigdy piąta, jeszcze nigdy właśnie do czołówki światowej nie nawiązywałam, także dla mnie ten sezon jest bardzo dobry, jestem z niego bardzo zadowolona i mam nadzieję, że to będzie nowe rozpoczęcie mojej sportowej kariery. Cel 2023 to na pewno Budapeszt, 2024 jeszcze nie rozmawialiśmy z trenerem, czy będę startowała na hali, no ale niemniej na pewno 2024 będzie pod znakiem Paryża.